Dzień dobry, Kamil Kimczak, witam Państwa. To są kolejne aktualności narodowe, aktualności przedświąteczne, więc za dużo już wydarzeń nie ma, no bo zapasem święta Wielkanocne. Ale mamy dla Państwa trzy wydarzenia. Tak się złożyło, że one wszystkie odbywają się w tej samej dacie dnia 26 marca, czyli jutro w Wielki Wtorek. No, więc zobaczmy, co jeszcze ciekawego się będzie działo i na co możecie Państwo pójść. Więc zapraszam do tej naszej podróży. No, i zapraszam na spotkanie z mówiącym te słowa. Temat związany z obchodzonym w sobotę Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Też nie bez znaczenia jest oczywiście fakt, że byliśmy na Węgrzech. Klubami myśli polskiej. Więc Polska i Węgry, historia i geopolityka to jest temat, który będę omawiał. Będę go omawiał e, na spotkaniu w Łodzi w stałym miejscu spotkań klubu imienia Romana Domowskiego na Pruchnika 1 i o stałej godzinie, czyli o 18.30. Także serdecznie Państwa zapraszam. Bo jest wiele podobieństw, na co już swego czasu zwracano uwagę w publicystyce. Wiele podobieństw między Polską a Węgrami. No, są też te związki, które powodują, że ta przyjaźń jest cały czas żywa. No, ale poszczegóły to już zapraszam do spotkania lub nagrania transmisji z tegoż spotkania we wtorek o 18.30, Łódź, Pruchnika 1 również tego samego dnia proszę państwa Grzegorz Braun spotka się z mieszkańcami spotkanie otwarte odbędzie się w Podrzeszowskim Straszydlu Spotkanie poprowadzi Sławomir Rubel przy uczestnictwie Stanisława Dudy no tu oczywiście spotkanie związane jakby nie patrzeć z wyborami samorządowymi bo to kandydaci w wyborach Stanisław Wróbel kandyduje do Sejmiku Podkarpackiego. Ale samo spotkanie z posłem Braunem jest ciekawą okazją. Godzina 17, straszydle 385, zajazd Staropolski, to jest pod Rzeszowem. A zatem polecamy Państwu i ostatnie wydarzenie z daty. 26 marca będzie miało miejsce w Krakowie. W Krakowie, proszę Państwa, wykład Proces Jezusa i Piła 2000 lat później. Wygłosi ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrier, wybitny naukowiec, opiekun koła naukowego T. Estin Aletea, działającego w Krakowie. I ten wykład będzie miał miejsce w sali przy Kawiarence Magia, przy ulicy Świętej Janny 11 o godzinie 19.30. No, temat taki mocno świąteczny, jakby nie patrzeć. I to wszystko, proszę Państwa, w tych aktualnościach. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zachęcam do łapek w górę, do subskrypcji, do komentarzy, do wsparcia kanału. To tyle na dziś. No i proszę Państwa, do zobaczenia w kolejnych programach. Kolejne Aktualności już w poniedziałek, wielkanocny.